Dzień dobry wieczór, z tej strony Redlock z kanału Rzucaj Nie Gadaj i razem z moją kanałową koleżanką Nerdy. Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym odcinku podcastu, w trakcie którego będziemy rozmawiali o pewnym wydarzeniu, które miało miejsce na Błękitnym Kluczu, ale nie jesteśmy tutaj sami. Jest razem z nami również Łukasz Lanłuk. Cześć. Z kanału właśnie Błękitny Klucz, Don Makaron. Cześć. Oraz Pompejusz. Witam, witam. Rozmawiamy dzisiaj właśnie na temat tego wydarzenia, które miało miejsce między 20 a 26 listopada tego roku oraz o pewnej rzeczy, która będzie miała swoje miejsce, jeżeli chodzi o finał i oficjalne zamknięcie chyba wszystkiego, co było w obrębie wydarzenia jutro. Tak, chociaż pewnie jak tego słuchacie, to już jest. Już jest pojutrze. Po fakcie. Zdecydowanie. Magia podcastu. Dobra. To może ja dam na początek głos Lanłukowi. Lanłuk, słuchaj, może ktoś ominęło kogoś, może to wydarzenie, może byś powiedział o nim parę słów, co tam było. Działo się dużo, ale może zacznę od tego w ogóle jakby skąd idea. Idea nam przyszła do głowy z racji tego, że Błękitny Klucz od początku jakby chciał promować niezależne RPG, stawiamy na różnorodność pod kątem systemów. No i zastanawialiśmy się, jak to możemy zrobić, tworząc pewnego rodzaju wydarzenie, gdzie moglibyśmy nie tylko pograć sesję, ale właśnie też ściągnąć może jakichś gości, zrobić generalnie coś większego. No i gdzieś tam padł temat jednostronicowych gier RPG i zaczęło się tak naprawdę od tworzenia listy jednostronicowych gier RPG od polskich twórców, którą zaczęliśmy tworzyć. Gdzieś tam luźno myśleć, że może kiedyś ten event powstanie, ale ta lista bardzo szybko nas też mocno zaciekawiła i te gry nas zaciekawiły i stwierdziliśmy, że możemy wokół tego zrobić całe jedno duże wydarzenie. No i stwierdziliśmy, że zaprosimy gości, zaprosimy twórców przede wszystkim i twórczynie właśnie tych gier. No i to tak jakby pomysły się zbierały i ostatecznie odbyły się nie tylko sesje, ale również panel dyskusyjny, czy Game Jam, wokół tego ten konkurs, czy wspomniana właśnie lista jednokartkowych RPG. Słuchaj, a ile pojawiło się tych systemów? Ich dużo było? To były te same systemy się przewijały, czy... Generalnie podczas... Mieliśmy też takie założenie, że właśnie ściągamy osoby, które brały udział jakoś w procesie twórczym tych gier, więc zazwyczaj albo tłumacze, albo właśnie autorki, autorzy prowadzili właśnie te sesje. Ich sumarycznie się odbyło 11. Natomiast oczywiście tych gier jest dużo, dużo, dużo więcej. Tutaj też odsyłam do naszej listy, którą można znaleźć na naszym fanpage'u albo Discordzie. Tych jest obecnie, jeśli dobrze pamiętam, ponad 70. Myślę, że po aktualizacji listy to spokojnie przekroczy 80 tytułów. I mówię tu tylko o tytułach, gdzie jakby palce maczały osoby związane jakoś z Polską. Tak naprawdę, bo oczywiście zagranicznych to są setki, jeśli nie tysiące. Myślę, że w Polsce też ich jeszcze jest sporo, tylko ktoś musi się zgłosić, prawda, i wspomnieć o tym, że jest taki system, jakby bez tej informacji ta lista w pewnym momencie dojdzie do takiego szklanego sufitu, jakby przebić go to już nie będzie możliwe, więc jeżeli ktoś słucha tego podcastu, to naprawdę zapraszamy na Błękitny Klucz, żeby dać znać o takich małych systemach jednokartkowych, które mogą po prostu być ujęte w tej liście. Pamiętajcie, to warto coś takiego robić, warto się zgłosić, bo warto być ujętym i w jakiś sposób propagować te malutkie systemy, nie? Jak najbardziej. Mamy tutaj zebranych kilka perspektyw. Mamy tutaj zebraną perspektywę osób, które brały udział przy organizacji w mniejszym lub większym stopniu. Mamy tutaj punkt widzenia twórców. Mamy tutaj punkt widzenia mistrzów gry. Punkt widzenia graczy. I każdy z nas punkt widzenia obserwatorów. Jakby każda wizja, którą dzisiaj poruszymy, będzie atakowała problem i ten event z innej strony.
Ja jeszcze dodam, że jest z nami też właśnie zwycięzca konkursu mini recenzji, którym jest właśnie Pompejusz. Brawo! Brawo. A co Pompejusz wygrał, jakbyś mógł powiedzieć? Mystery Mroczny Wiek, wydawnictwa Hengal. Oczywiście fizyczną wersję. Trzeba skomplikować. Więc świeżutki, nowy RPG trafi do Pompejusza. Folii czy bez folii? Folii jak najbardziej. Jak najbardziej folii, nietknięty, nieotwierany. Pompejusz, jakby przykro, podpis Wojtka musisz sobie sam ogarnąć. No. Przy okazji jakiegoś eventu. Jeśli bardzo chcesz, to możemy coś pomyśleć i może się uda na jakimś konwencie złapać też Wojtka. Jeśli wolisz na przykład poczekać z wysyłką. Bez problemu i nie tylko Wojtka. Dobrze. No spokojnie. Może zacznijmy od samego początku, może tak to powiedziemy. Organizacja. Zaczęło się to chyba dość wcześnie. Margines chyba czasowy przyjęliśmy bardzo duży. Tak, trzeba przyznać, że my chcieliśmy zrobić w ogóle wstępnie ten event, to wydarzenie w październiku, ale stwierdziliśmy bardzo szybko, że to jest za wcześnie. Jakby Błękitny Klucz się otworzył oficjalnie w połowie września i chcieliśmy faktycznie już coś zrobić wokół tego, żeby pokazać, że istniejemy, że możemy robić fajne rzeczy i też jak najbardziej od razu spełniać tą naszą misję jakby promowania tych gier niezależnych, ale stwierdziliśmy, żeby się nie rzucać na głęboką wodę, więc jakby zwolniliśmy, chcieliśmy to lepiej zaplanować, więc faktycznie w drugiej połowie listopada ustaliliśmy taki termin już ostateczny. Ale faktycznie organizacja trwała długo. To też Redlock się możesz wypowiedzieć, bo w sumie byłeś współorganizatorem tego wydarzenia. I w sumie ty, Makaron, również w niektórych aspektach jak najbardziej wspierałeś. O mnie. Może Makaron, dawaj. O organizacji ogółem. No i ja tam wiele tajników organizacyjnych nie poznałem, ale myślę, że od samego początku jakby idea wychwyciła mocno jakiś tam szereg osób i całkiem sprawnie poszła. Bardzo szybko się tam, wiem, zapełniły wszystkie sesje i promocja też, myślę, jak na to, jakie zasoby Błękitny Klucz na początku swojego istnienia ma, to szeroko się gdzieś tam rozniosło informacje. Więc całkiem sprawnie to poszło z mojej perspektywy. Ja tutaj się zajmowałem tak naprawdę głównie przekazywaniem różnego rodzaju informacji odnośnie samego wydarzenia ogółem i dogadywania bardziej tych rzeczy ze strony Rzucaj Nie Gadaj, bo u nas też pojawiają się właśnie materiały z Błękitnego Klucza. No i muszę przyznać, że byłem bardzo zaskoczony, jak również uczestnicy, mistrzowie gry, którzy byli zaproszeni, twórcy, udostępniali w swoich social mediach właśnie całe to wydarzenie. Myślę, że to zrobiło bardzo dużą robotę akurat od tego mojego, z tego mojego jakby punktu widzenia. Bo ja też specjalnie dużo, mam wrażenie, chyba przy tym evencie nie robiłem, jak mam być szczery. Ja się zająłem tam jednym czy dwoma aspektami tak naprawdę technicznymi. No tutaj główną tak naprawdę rzecz wzięli na siebie chyba... No nie ma co ukrywać, ja i tu też oczywiście KHZP, tak, który jest w ogóle pomysłodawcą, za co też serdecznie jakby mu dziękuję przy każdej okazji. Włożył masę roboty, bo KHZP jakby też tworzył tą całą warstwę treści, w tym regulamin konkursu, treść konkursu, był korektorem wszystkich treści, postów, informacji, które szły publicznie i również też tworzył te treści jakby pod kątem organizacyjnym, tutaj włożył bardzo, bardzo dużo wysiłku. No i stał się również twórcą. Przy okazji tego eventu można już oficjalnie powiedzieć, że jest również twórcą. Ty, Łukasz, zresztą chyba też od tego momentu, od tego eventu można ciebie nazwać twórcą. Po raz pierwszy też to była moja publikacja, mówimy o Game Jamie teraz. Moja pierwsza autorska publikacja też faktycznie nastąpiła dopiero wtedy, bo wcześniej mieliśmy tłumaczenie, gdzie ja tam też przykładałem ręce, ale tak w pełni autorski system powstał też właśnie podczas tego wydarzenia. O Game Jamie wspomnimy jeszcze później. Słuchajcie.
Chyba wszyscy prowadziliście sesję. Zanim jeszcze do sesji, ja bym wrócił odrobinę do organizacji. Ja też faktycznie byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, jak to się rozniosło i tutaj jakby z mojej strony też kolejny raz podziękowania do wszystkich osób, bo nie tylko osoby prowadzące mocno reklamowały to wydarzenie, jakby całkowicie oddolnie się zaangażowały w promocję, tak również osoby, które nawet nie brały czynnego udziału w sesjach, takie jak Tomek Frejtak, Monchimer, Łukasz Kołodziej i parę innych fanpage'y, których jakby teraz pamięci nie przytoczę, ale również Ola z RPGowego codziennika, jakby było masę osób, które mimo tego, że fizycznie nie pojawiły się na serwerze i nie brały takiego czynnego, bezpośredniego udziału, to jednak dużo zrobiły dookoła tych pozytywnych informacji, co na pewno pozytywnie się odbiło na frekwencji chociażby podczas samego wydarzenia. Która była bardzo duża. Skąd? No, była duża. Wszystkie sesje były zapełnione, z tego co pamiętam. Tak, i to na maksa. I wszystkie się odbyły. I w sumie od eventu jeszcze kilka sesji w tych systemach, które były, też się pojawiało, z tego co pamiętam. Nawet nie? Chyba się pojawiła jakaś dodatkowa sesja. Jedna sesja z przyczyn technicznych się nie mogła odbyć podczas eventu i ona została na pewno przełożona na przyszły tydzień, więc jakby była dokończona w ten sposób, ale też parę sesji jednostronicowych również się działo tydzień później. Po prostu na tej fali jeszcze się odbyło parę dodatkowych sesji. Okay. To teraz może przejdźmy wtedy do aspektu mistrza gry, bo każdy z was, chyba poza Łukaszem, każde z was, czyli waszej trójki, prowadziło tutaj chyba jakiś własny system? Dobrze mówię? Nerdy? Ja prowadziłam własny system, tak, zgadza się. Była sesja Elixir z Dyni, która była naprawdę przeurocza i przesłodka i pozdrawiam wszystkich tych, którzy u mnie zagrali, bo naprawdę było cudownie. Jedliśmy cukierki. A Makaron, ty chyba też coś poprowadziłeś, nie? Tak, dzieci Saturna prowadziłem, polowaliśmy na wampira z bardzo zacną ekipą, która zrobiła no całkiem intensywną sesję, ten mini systemik i troszkę nam zbrakło czasu, chętnie byśmy sobie zagrali więcej niż jedną sesję, ale w ramach festiwalu, w ramach wydarzenia zostało zarządzone, że tylko jedna i do tego się ograniczyliśmy, ale było... Dla mnie to nadal są testy, bo jakby no system nie przeszedł. Nie wiem, czy go ktokolwiek inny prowadził poza mną, więc nie ma dużego przebiegu, ale tym bardziej się właśnie cieszę, że się udało zagrać. Ale... I dostałem przepotężny feedback, to jest w ogóle rewelacja, mój takeout z tego wydarzenia, bo tam myśmy chyba grali prawie 4 godziny, a chyba z półtorej godziny feedbacku było po sesji i nie wiem, czy nie będzie jakiejś... rewizji w pewnych aspektach systemu po tej sesji. Bo to był w jakiś sposób to był debiut tego systemu, czy nie? Czy on już się wcześniej Nie, był grany wcześniej, ale chyba tylko dwa razy i to była trzecia sesja. On jest tam lekko bazowany na Błękitnych Przestworzach, ale ma tam taki pomysł, żeby streamlinować, połączyć pewne rzeczy w jedno i jakby byłem ciekaw, jak to się sprawdzi. No i właśnie z każdą sesją, a zwłaszcza taką, chyba wszyscy byli w takim festiwalowym nastroju, żeby też dołożyć coś od siebie, nie tylko recenzję na konkurs, ale też feedback dla autora i naprawdę fajnie to wyszło, taka sesja w odpowiednim stylu, w odpowiednim nastroju, jeśli chodzi o wszystkich graczy i właśnie też zaangażowanie w to, że nie tylko sesja i potem do domu, Ale też pogadać o tych systemach, pogadać o innych jednokartkowcach i naprawdę taki bardzo przyjemny wieczór, pełen RPGowania ze wszystkich stron możliwych nam robił. Też graliście coś jeszcze później? W ten system jeszcze był rozgrywany po, czy nie? Na razie jeszcze nie. Szykuję się może do jakiejś poprawki właśnie, drobne edycje po tym feedbacku i może wtedy będziemy grać dalej. Chciałbym bardzo spróbować więcej niż jedną sesję zagrać, bo do tej pory jedno strzały nam wychodziły i może w nowym roku to będzie dobry pomysł. Bo to jest system przewidziany też na jedno strzały, czy jest tam jakiś przewidziany Myślałem, rozwój? Że tak, ale troszeczkę chyba brakuje się... bo jak graliśmy jednostrzały 3-4 godzinne, to zawsze troszeczkę brakło tego czasu i było wrażenie, że może nie wszystko zwiedziliśmy albo musieliśmy bardzo gonić końcówkę,
Jednak tam jest dosyć sporo materiału upchniętego na tą jedną stronę. I wydaje mi się, że on będzie lepiej działał na 2-3 sesje. Jest drobny rozwój postaci, no bo to z błękitnego klucza, z błękitnych przestworzy wzięte klucze, czyli można je łamać, kupować sobie nowe. I to się bardzo rzadko dzieje gdzieś tam w finale, tylko żeby zaznaczyć jakieś zmiany w postaci w przypadku jednostrzału. Jestem ciekaw, jak to wybrzmi, kiedy będzie więcej czasu, więcej swobody. I prowadził także Pompejusz. To jest błąd. Niestety nie prowadziłem, ani też nie grałem, co szczerze żałuję, ponieważ byłem zainteresowany wieloma z tymi z tych sesji, między innymi właśnie też eliksirem z dyni, ze względu na to, że byłem przy powstaniu jego na wrześniowej konfiturze. Przynajmniej mogłem obserwować, kiedy sam próbowałem dociągnąć swój projekt do końca wtedy. Ale byłem bardzo zaangażowany przede wszystkim w Game Jam na sam koniec i obserwowałem cały ten, można powiedzieć, ruch na serwerze, który samego mnie też zdziwił ze względu na krótkie istnienie i jednocześnie całą aktywność, która powstała, więc tak naprawdę szacunek dla wszystkich, którzy się zaangażowali. Ja żałuję, że nie mogłem. Czyli to tutaj zaczęła się historia Eliksira z dnia. Łukasz, prowadziłeś się w błąd. Powiedziałeś, że tutaj są całe mistrzowie gry. Że tylko ja grałem. Nie, że ty jesteś jako jedynym graczem. A jako jedynym graczem, spoko, może źle go zrozumiałem, no widzicie. Tak, pod tym kątem. Czyli ja prowadziłem faktycznie Wiedźma jest martwa, ale no nie jako twórca i był tu oryginalnie miał być prowadzony Wiedźma jest martwa tylko i wyłącznie przez Berniego z Gryfa, ponieważ on tłumaczył ten system. Ale z racji tego, że było bardzo dużo chętnych, było na liście rezerwowane tyle osób, że się po prostu mogła zebrać kolejna grupa, to ja po prostu zaoferowałem, że poprowadzę również ten system i tak naprawdę prowadziliśmy z Bernim równolegle dwie sesje w ten sam system. Były dwie grupy. Jak poszło? Ja jestem zachwycony. Mi się bardzo dobrze prowadziło. Bardzo fajni ludzie, również bardzo fajny feedback i wrażenia. Też tak jak ty, Makaron, mówiłeś, mam wrażenie, że podczas wydarzeń ludzie jakby chcą też prowadzić jakiś dialog, dyskusję, chcą jakby wynieść nie tylko te czyste wrażenia z sesji, ale patrzą jakby też bardziej szerzej na środowisko, na jakby całe zjawisko. Sam fakt istnienia jednostronicowych gier RPG, tak, no bo jak przychodzimy na sesję, gramy jakąś tam konkretną przygodę, to jakby patrzymy bardziej jako grupa, a podczas takich wydarzeń mam wrażenie, że te feedbacki i wrażenia były poszerzone właśnie o tą perspektywę jakby całego zjawiska, jakim są gry jednokartkowe, one page właśnie. Tym bardziej, że wydaje mi się, iż one page są chyba raczej, no są niszowe, nie? Tak, to na pewno to, tak jak też rozmawialiśmy na panelu dyskusyjnym, no to nie są gry też, w które się gra codziennie, to jest raczej odskocznia od bardziej typowych RPGów. Ale ja chciałem coś jeszcze dodać a propos tego, jak pytałeś, Makarona, czy to był debiut tego systemu. Podczas tego tygodnia jednokartkowych RPG w sumie debiut miały dwa systemy, które były grane po raz pierwszy i po raz pierwszy testowane. Jeden to poprzez Ziemię Niczyją Kaska, który właśnie testował ten system, oraz również Waleczne Księżniczki autorstwa Sej, którym miałem okazję być graczem, więc w sumie cię okłamałem, bo ja też grałem jedną sesję podczas wydarzenia. Widziałem screen na ciebie z dorobioną koroną, wyglądało to prześmiesznie. I na tej sesji naprawdę się bawiłem prześwietnie, jakby cały czas szturcham Sej, żeby opublikowała w końcu ten system. Mogę wszystkim sumieniem polecić, bardzo odświeżający, odwrócony loch, można powiedzieć, tak jak zwyczaj w OSR, że wchodzimy do lochu, żeby coś tam zdobyć, tak tutaj mamy koncepcję, że jesteśmy księżniczkami, które z lochu muszą uciec i muszą jakby unikać pułapek zastawionych na księcia. Bardzo fajny koncept. Ja z kolei grałem, uwaga, to może być zaskoczenie dla osób, które nie wiedzą, mnie nie znają i tak dalej i nie wiedzą, że ja lubię grać zawsze o nerdy, jak widzę ogłoszenie nerdy, to zawsze staram się tam dopchnąć. Ja oczywiście grałem w Eliksir z Dyni.
Więc to jest ten mały one page, jak widzicie, zalaminowałem go sobie, bo czemu by tak nie. Prosta gierka. Jesteśmy duszkami, co mają się w sumie nerdy, bo nie zrozumiałem, czy mamy się bardziej narzeć słodyczami. Nie, nie macie się narzeć słodyczami. Ja wiem, że wy się nażarliście słodyczami, ale to nie jest cel. Cel jest, żeby wrócić do życia. W sumie wam się wbrew pozorom w miarę udało. A ja nawet widziałem dinozaury i z nimi rozmawiałem, bo jakby chyba tam jest coś takiego, że jeżeli się zeżre trochę cukru, to ma się małe odpały chyba, nie? Dokładnie. Może były za kwaśne te słodycze. Ja myślę, że po prostu duchy nie powinny jeść cukierków. W ogóle duchy nie powinny jeść, zacznijmy od tego. Cukierki. Ale co ja tam wiem? Cukierki były niezłe. Game Jam. Muszę przyznać, ja go obserwowałem przez kilka godzin, chyba 3 godziny około spędziłem na słuchaniu to jednej, to drugiej grupy. Pamiętam, że przy jednej grupie śmiać mi się bardzo chciało, dlatego że słuchałem ich chyba przez 1,5 godziny i doszli do porozumienia, że robią RPGa. To no może jakby wyjaśnimy jakby sam koncept tak naprawdę. Game Jam miał w założeniu trochę integrować środowisko, ale przede wszystkim zmniejszyć próg wejścia dla początkujących twórców. Ja sobie tak to głównie wyobrażałem, bo chcieliśmy zrobić coś w 4 godziny. Od zera do publikacji stworzyć grę właśnie w 4 godziny. Bazując na tym, że będą to grupy o różnym poziomie doświadczenia. No i mieliśmy na tyle dużo zgłoszeń, że udało się zrobić faktycznie 2 grupy po 4 osoby. Jedną koordynowałem ja, a drugą właśnie tu obecny Makaron. No i dzięki czemu powstały tak naprawdę 2 gry w błyskawicznym tempie. Ale no co jeszcze warto zaznaczyć, one były kompletnie bez przygotowania i na podstawie tematów proponowanych przez społeczność. Które przeszły przez feed, bo zgłoszeń chyba było całkiem sporo. 57, jeśli dobrze pamiętam, no ponad 50 na pewno, z propozycji tematów na grę jednostronicową. To jest obłędna liczba, naprawdę. No i tutaj bardzo aktywny też trzeba oddać był właśnie Pompejusz, który zaproponował 20 parę propozycji. 20. Równo 20 propozycji i też tak się złożyło, że obie gry, które zostały stworzone, bazują na tych propozycjach, więc też tutaj trochę czuję się uhonorowany tym, że to powstało. Ale to było chyba tak, że my wrzuciliśmy te propozycje, które zostały do będa maszyny losującej i one były chyba po prostu... Pierwsza selekcja, wybraliśmy z tych 50 paru 15 propozycji i ostatecznie losowaliśmy po 2 na grupę. Tak, żeby nie dawać twardego wyboru i przymuszać do czegoś, co mogłoby nie siąść, tak po prostu każda grupa miała 2 opcje do wyboru, które były właśnie losowane. Tylko, że one były losowane tuż przed rozpoczęciem tak naprawdę. Zebraliśmy się o tej 18:00, wylosowaliśmy i od razu ruszyliśmy, grupy podjęły decyzję i od razu ruszyliśmy do pracy. Ja chciałbym zaznaczyć jeszcze, że to były takie grupy czysto improwizowane. Chyba nie wszyscy w ogóle się nawet znali w obrębie tych grup, więc było to tak ciekawe doświadczenie, biorąc pod uwagę, że a wiecie co, ja umiem to, ja coś tam umiem, dobra, okej, okay, usiądźmy i coś zróbmy, nie? Ale ci ludzie się w ogóle nie znali i to w tym właśnie było takie, powiem, użyję słowa urocze, bo naprawdę siedziałem na grupie, w której był Makaron i była Nerdy i po prostu słuchałem ich chyba z bananem na gębie, jak przerzucali się następnymi pomysłami przez 1,5 godziny. Ale to może to było, powiecie, jak to tam wyglądało w waszym RPG-szku i czym ten RPG-szek w sumie jest. A ja sobie pozwolę skoczyć na bok, bo tam akurat mam gdzieś chyba wydrukowanego jednego z nich. Oddaję wam głos. To myślę, że Makaron może zacząć, bo on był szefem grupy. Ja tam tylko sprzątałam, nie? Tak, ja podjąłem rękawice, bardzo chętnie mi się ten pomysł spodobał, żeby to zrobić. Teraz z perspektywy czasu wydaje mi się, że troszkę sobie wysoko poprzeczkę zawiesiliśmy, bo 4 godziny bez znajomości tematu z ludźmi, którzy nigdy ze sobą nie współpracowali.
No to było nie lada wyzwanie też organizacyjne i myślę, że to gdzieś tam widać w tych grach. Natomiast one są no jakby dziełem pasji, dziełem fandomu i pod tym względem są rewelacyjne. Naszą grą, no właściwie naszym tematem, od tego można zacząć, był Dice Dice Baby, czyli gra, w której się ma, zaczyna się z małą kostką K4 i w ramach gry się zdobywa coraz lepszą kostkę, się upgrade'uje. Aż taki powstał pomysł, że przy, jak się zdobywa K20, to się wygrywa. No i żeśmy przemielili kilka pomysłów, niektóre były ciekawe, gdzieś tam zahaczyliśmy, w sensie niektóre też były ciekawe. Poza tym, co wybraliśmy, bo zahaczyliśmy gdzieś o reinkarnację, kto już przyszło do głowy, że skoro levelujemy do 20, to może jakaś wersja D&D, łażenie po lochach i tak dalej, więc niby prosty pomysł, tak, mechaniczny, ale niezwykle inspirujący i można go zinterpretować na wiele sposobów. Ostatecznie postawiliśmy na grę zatytułowaną Reality Show, w której właśnie się odgrywa uczestników reality show, takiego, no typowego to jest źle powiedziane, może archetypicznego czy stereotypowego reality show, ale nie jest one typowe, bo tak naprawdę tam jest mała tabelka do tworzenia i tam się mogą dziwne te w kosmosie reality show wytworzyć albo inne tego typu rzeczy. No i w ramach tego, jak się odcinek po odcinku zdobywa popularność, to nasza kostka rośnie, rośnie, aż w końcu wygrywamy show, ale wygrać może tylko jedna osoba. No i na tym pomyśle sobie tam rozbudowaliśmy, ale na pewno musieliśmy się dotrzeć, ale też fajnie poznało się osoby z Błękitnego Klucza i z okolic. Ktoś tam się czegoś nauczył, ktoś się czegoś dowiedział i po prostu naprawdę fajne wydarzenie. Myślę, że można by to inaczej zorganizować na przyszły raz, właśnie, że jednak, nie wiem, albo więcej czasu, albo ten temat, żeby był znany czy coś, bo jednak dużo było walki z organizacyjnymi tematami, która może nie była potrzebna, ale też trochę w ciemno to robiliśmy, więc nic dziwnego. A niemniej chyba Reality Show jeszcze nikt nie grał, ale wiem, że drugą grę drugiej ekipy już była przynajmniej jedna, jak nie dwie sesje. I tak jest, dwie mi tu podpowiada Redlock. Ale i, to tylko przy stole były dwie, jakby były jeszcze te wirtualne. No, no to w ogóle jest grane, no to musi Reality Show nadrobić. Ale udało nam się też do tego fajnie właśnie jakieś tam grafiki porobić, layout skleić, ogarnąć tą współpracę, także bardzo pozytywnie i z taką pozytywną energią to wszystko zostało wykonane. To może ja dopowiem kilka słów odnośnie Reality Show, bo o Reality Show już nawet była prelekcja na wydarzeniu lokalnym na HyperRPGu w Toruniu, także tak moja nice. Osobista prelekcja. I parę osób pytało o to, czy poprowadzę sesję stacjonarnie właśnie na jakiejś kolejnej edycji, więc bardzo możliwe, że nawet na tej poświątecznej. Nie wiem, kiedy będzie publikacja tego odcinka, czy jeszcze przed HyperRPGiem, czy nie? Zgłaszam się. Dobra, jakby masz już jednego gracza. Kurde, generalnie jedna osoba mi podsunęła, że super byłoby zagrać w coś w stylu na Reality Show, w coś w stylu Wyspy Totalnej Porażki, więc jakby ja w to wchodzę totalnie. Tak, to jest to, co chciałam powiedzieć i fajnie mi się pracowało. Inaczej niż samemu. Trzeba było iść na pewne kompromisy, ale może to nawet lepiej, bo były pewnie lepsze rozwiązania wybierane niż te, które totalnie podpadały tylko pod jedną osobę, no nie? No ale i to oceniasz to bardziej na plus czy na minus, coś takiego? Wiesz, bo ty to chyba do tej pory głównie sama robiłaś rzeczy, nie? Te, które publikowałaś chyba. Tak mi się wydaje, że przy Dziecięcych Marzeniach byłaś ty jako ty. Chyba nigdzie żadnej takiej współpracy aż mocnej chyba nie było, nie? Raczej tak, raczej pracowałam sama i widzę to tak, że jeżeli pracujesz z kimś, to ten ktoś obali beznadziejne pomysły, zanim one zdążą ujrzeć światło dzienne, bo jakby masz takie podwójne spojrzenie, dopełniasz się z ludźmi informacjami. Inni ludzie wiedzą coś, czego ty nie wiesz, no nie? Więc nie idą dalej rzeczy, które są totalnie bez sensu. No, z mojej perspektywy
też dodam, bo w sumie tutaj 3 z 4 osób, które tworzyły właśnie reality show, siedzimy. No więcej niż Makaron czy Nerdy nie jestem w stanie powiedzieć. Praca była przede wszystkim przyjemna, była szybka, była sprawna. Mimo że właśnie nie znaliśmy się przed wszystkim i przede wszystkim temat był wylosowany i w zasadzie, tak jak Makaron wspomniał, padło kilkanaście propozycji, na co możemy z tym zrobić. Ale koniec końców udało się zrobić z tego elegancki pamflet. Ja tak naprawdę trochę ze wstydem, ale chyba zrobiłem, ja nie wiem, czy nie zrobiłem tam najmniej, bo tylko stworzyłem te tabelki do losowania tego programu. Kiedy to redakcja, rozłożenie i tym podobne, to tak naprawdę była szybka i elegancka robota właśnie Makarona i Nerdy. W zasadzie, kiedy tylko zaczęła się redakcja i układanie tego wszystkiego na stronie, to ja się tak naprawdę wyłączyłem, bo nie nadążałem, co się zmienia na ekranie. Ale cenię sobie ze względu na to, że ja sam wcześniej robiłem jakieś tam materiały do szuflady i mogłem podpatrzeć, co można lepiej robić i po prostu jak działać sprawniej. I tak właśnie jak Nerdy powiedziała przed chwilą, to drugie spojrzenie jest rzeczywiście bardzo przydatne. Szkoda, że nie było go wcześniej, na przykład w niektórych wcześniejszych moich projektach, bo rzeczywiście dużo czasu się marnuje. A tutaj 4 godziny i pusta gra. Słuchaj, to może... Ale też poza tym, że się jeszcze, jeśli mogę, odsiewa pomysły, tak jak Nerdy mówi, to też wydaje mi się, że w tej grupie 4 warsztatowiczów było pomysłów jak za 8, bo jednak się człowiek przerzuca, odbija od tych swoich pomysłów i burza mózgów jednak działa i to jest synergia, jest tych pomysłów więcej, one są świeższe, one są ciekawsze, pracuje się nie tylko na swoich, ale też na cudzych i naprawdę fajne rzeczy przychodzą do głowy wspólnie, których by się samemu nie wymyśliło. Także to jest nie dość, że poszerza, to jeszcze potem właśnie odsiewa i to jest sam cymes. Kto jeszcze był z wami w grupie? Bo jeszcze chyba jedna osoba, nie? Azmar. Azmar, ale on to już w ogóle nic nie robił. A, dobra, okej. Oczywiście, żartuję. Azmar, jak wspomnieliśmy ciebie, widzę, że teraz do sesji 3 grasz w sesję, więc mam nadzieję, że cię spędzi nos. Pozdrawiamy. Jak najbardziej. No i druga grupa. Druga grupa. Mnie jako koordynatora. Wydaje mi się, że my mieliśmy całkowicie inną dynamikę pod tym kątem, że ja miałem na tyle dobrze, że wszystkie osoby znałem. Jakby grałem z nimi sesję, jakby nie miałem okazji z nimi pracować twórczo nigdy wcześniej, ale mimo wszystko były to osoby, które znałem. Ale z drugiej strony w mojej grupie nie było nikogo, kto miał jakiekolwiek doświadczenie z własną publikacją. Cała nasza czwórka była kompletnie zielona pod tym kątem i tak naprawdę my mieliśmy, wychodząc od pomysłu, jakby tu, tak jak wspominaliśmy, znowu pomysł Pompejusza nam się wylosował i dotyczył antropomorficznych zwierząt na Dzikim Zachodzie. System się nazywa Dziki Zachód. I to było nasze wyzwanie, żeby właśnie taką grę stworzyć. I też mi się wydaje, że przez to mieliśmy trochę inny proces twórczy niż twoja grupa, Witek, bo wy mieliście bardziej mechanikę i musieliście dorobić do tego motyw przewodni i temat, a my mieliśmy temat i dorabialiśmy do tego mechanikę. Więc jakby też troszeczkę odwrotny proces. Ciekawiej dla warsztatów w ogóle, nie? I pokazania, że można do tematu podejść od dwóch różnych. Tak. Tak, jak najbardziej. Wydaje mi się, że możemy kiedyś jakby spotkać i jeszcze przeanalizować to dokładniej i wyciągając jakieś wnioski na przyszłość. Na pewno, tak jak rozmawialiśmy tuż po Game Jamie, być może mniejsze liczebnie grupy byłyby skuteczniejsze, bo faktycznie jakby rozłożenie pracy na 4 osoby przy jednostronicówkach to jest faktycznie dużo, dużo osób pod kątem ilości takiej rzemieślniczej pracy. No i w związku z tym ja czułem, że wielokrotnie nam się wkradał w chaos podczas tworzenia tej gry. Także jakby wszyscy wymyślali, robiliśmy burzę mózgów, bo faktycznie tu jakby się podpisuje pod tym, co wy mówiliście. Bardzo kreatywna, było masę pomysłów, ale bywały takie momenty, że na przykład składem zajmowały się 4 osoby naraz.
jedną stronę, układanie okienek, tekstu, poprawki robiły cztery osoby naraz i to naprawdę było czasami przerażające, ale no, chcieliśmy się zmieścić w tym czasie i mimo wszystko tego, co rozmawiałem chociażby z Elanem czy z Kamilą, która jakby brała udział w tym Gay Jamie, jakby w tej mojej grupie, brał udział jeszcze KHZP. Dla nich to było przede wszystkim takie doświadczenie, że można coś takiego zrobić, że to nie jest jakiś kosmos do odkrycia, że wystarczy usiąść, pomyśleć, wyżyć się twórczo i może coś fajnego właśnie z takiego konceptu powstać. I to nie jest tak, że twórcą musi być jak wybitnie jakby oczytany designer. Jakby tworzenie gier może być naprawdę wartościową rozrywką dla każdego, kto gra w RPG. I wydaje mi się, że taka perspektywa przynajmniej w tej mojej grupie była mocno widoczna właśnie przez ten nasz brak doświadczenia w publikacjach wcześniej. Tak jak też powiedziałeś, Makaron, na pewno te gry jakby nie są doskonałe. To nie jest jakieś przełomowe gry, które rewolucjonizują rynek RPG-ów czy cokolwiek. Te gry są przede wszystkim od serca, z pasji, na szybko, pokazując, że można, takie otwierające trochę perspektywę, że czasami wystarczy się zebrać razem, żeby po prostu się podzielić fajnymi pomysłami i podzielić się tą pasją, którą do RPG-u właśnie wszyscy mamy. Myślę, że tutaj może inaczej, ja na ten event patrzyłem bardziej pod takim kątem, że pokazać ludziom, żeby nie kisili pomysłów w szafie. No bo te pomysły, które były zgłaszane i tak dalej, jakby bach, po 4 godzinach jest coś zrobione. Faktycznie nie jest idealne, ale czy ma być idealne? W sensie, wiecie, no to jest... Czy idealne nigdy nie będzie? Jedna strona, nie? A obok mamy, kurde, podręczniki tych stron w cholerę, nie? Jakby nie można mieć takich samych oczekiwań odnośnie tych dwóch rzeczy, bo ich funkcja jest kompletnie inna. Mam takie wrażenie przynajmniej. Może mogę się mylić, znaczy, nie? Ale... Dla mnie, wydaje mi się, że też patrząc po mojej grupie, było to dla tych osób i dla mnie samego jakby bardzo motywujące, że można coś zrobić i to mnie od razu zachęca, żeby następnym razem zrobić coś lepiej, więcej, ale przede wszystkim robić. Nie jest tak, że wydaje mi się, że jakby ta blokada, którą czasami mamy, że pracujemy nad czymś bardzo długo, poświęcamy na to czasami miesiące, lata i boimy się to wypuścić w świat, bo właśnie chcemy cały czas to ulepszać. A wystarczy właśnie przysiąść 4 godziny, coś wypuścić i nam się odblokowują jakby pewne blokady w człowieku, że faktycznie można i jest to coś, czym warto się dzielić i jakby też dostajemy dzięki temu feedback, możemy się rozwijać, dowiadywać więcej nowych rzeczy, niż tak jakby tkwić w własnej szufladzie. To, co mówiłeś o szufladach i projektach, dla mnie to też jest bardzo ważne, bo też nawet cały Błękitny Klucz, jak zakładaliśmy, to też z taką myślą, że jest tyle projektów w szufladzie, które ludzie trzymają, no i aż mnie jakby serce bolało, że te projekty leżą, kurzą się, a mają naprawdę gigantyczny potencjał. No i jakby trochę naszym zadaniem jest tak, żeby odkurzać te projekty i jakby motywować po prostu do twórczego działania. To wydaje mi się udało akurat właśnie w Game Jamie. Bo już czujesz się po tych warsztatach trochę bardziej zmotywowany do swojej szuflady, którą masz, wiemy, że masz. Wspominałeś o tym, że ją masz, my o niej wiemy. Znaczy... Bardzo wypchaną tą szufladę, to jest. Oj, tak, niestety. To znaczy, Lanuk wie, też tutaj mówione przed chwilą słowa pod tytułem spędzone miesiące, lata nad projektami, żeby cały czas je ulepszyć. To jest po prostu tylko klepałem się i takie moja wina. Bo jest taki jeden projekt w tym momencie pod Błękitnym Kluczem, który właśnie mam nadzieję, że wyjdzie z tej fazy ulepszania i w końcu gdzieś pójdzie dalej. No a podczas tworzenia właśnie, zmarnowania tych wielu, wielu miesięcy na nim powstało przynajmniej 10 kolejnych pomysłów, które chciałbym rozwinąć, chciałbym w końcu zacząć, zrobić. Nawet z jednym z takich pomysłów tak w gwoli przerywnika wystartowałem na w życiowej konfiturze, na której powstała właśnie ten, Boże, eliksir z dyni. Tak, eliksir. I niedawno, kilkanaście dni temu,
popchnąłem się, żeby skończyć pewien projekt i on w tym momencie szuka, można by powiedzieć, pomocy w redakcji. Jest tutaj, dostawiony na kluczu, więc ktokolwiek tak naprawdę tam zajrzy i a jak się nazywa? Wystawi. Centrum Apokalipsy. Jest to dość absurdalny RPG, który powstał z głupiego jednostrzała. Winne moje, że tak powiem, twórstwo, mianowicie generator, którym tak naprawdę można zagrać teoretycznie we wszystko, ja to tak zawsze przedstawiam. Kubek, czyli KHZP, wspomniany na początku, na przykład bardzo lubi generator i zawsze mnie ciąga i pyta, kiedy kolejne sesje. A w Centrum Apokalipsy chodzi mniej więcej o to, że jest centrum handlowe i właśnie stała się apokalipsa. Przeżyj, jesteś pracownikiem sklepu. Jest 25 klas od obuwniczego, przez jakąś Ikeę, przez jakieś inne te... Dużo opierałem na takich stereotypach, memach. Oczywiście klasa po wyrzuceniu pechowej setki na D100 przy losowaniu jest Karen. Oczywiście można znaleźć talent pod tytułem chcę rozmawiać z menadżerem. Oczywiście sam talent zadaje więcej obrażeń bossom. Czy inaczej, kto chce, zajrzy. Może wystawi opinię, ja bardzo chętnie przyjmuję krytykę. To mniej więcej jest. No i tak jak mówię, chciałbym tą szufladę w końcu rozpakować. Więc właśnie, słuchajcie, mam nadzieję, że... W tym to widzę. Jakby w tym widzę funkcję tego błękitnego klucza, ponieważ to też było stworzone z zamysłem właśnie takiego środowiska typowo twórczego, różnych rzeczy. No i tak jak tutaj siedzimy, macie twórców. No czy no poza oczywiście osobą, która w tym momencie się wypowiada. Ja twórcą nie jestem. Jesteś twórcą materiałów, przecież miałeś projekty ostatnio, więc też jesteś twórcą. A ja bym to powiedziała, że ty nie jesteś twórcą, ale jesteś beta testerem, bo każda jedna rzecz, którą ja tworzę, to pierwsza leci do RedLocka, patrz, fajne, nie? Dobra, poprawię. Teraz też się szykuję na beta testy Nerdy do ciebie, więc mam nadzieję, ja że... Ja pracuję, tak? Wczoraj widziałeś, do której siedziałam. Widziałam, siedziałam razem z tobą. Więc takie jest głównie to środowisko, nie? Mniejsze, raczej nie mainstreamowe RPG, ale to nie znaczy, że w coś nie mainstreamowego, znaczy, że w coś mainstreamowego tutaj się nie gra, bo też przecież są te sesje, te kobyły takie typowo, nie? To gdzieś tam ogłoszenie na deki Warhammera, ale czuję, że odbiegamy od tematu, bo gdzieś miało być temat mimo wszystko tygodnia, jednokartkowych RPG. Dobrze jest. A schodzimy na klucz. Ja mogę o kluczu gadać godzinami, jak najbardziej, tylko ja gadamy o kluczu. Jakby w 40 minut gadamy o kluczu. No. A ja może zagadnę, bo mi się wydaje, rozmawialiśmy o tym, że się nie gra codziennie w te jednostrzały i że jest ich dużo. Na projekcie też tam może wspominałem, że pewnie część z nich to w ogóle nigdy nie jest grana. Ale z drugiej strony na takie wydarzenie, na taki festiwal, no to one nadają się idealnie, tak? To nie ma, żadnej się kampanii nie rozegra, można by błękitne przestworze grać czy coś, ale takie jednostrzały możesz wrócić dużo, możesz mieć krótkie, intensywne sesje i jakby rozdzielić dobrocią RPG-ową bardzo wielu ludzi, także nawet, nie wiem, w innych środowiskach, w innych serwerach polecam spróbować. Wiele nie potrzeba do minimum, żeby to działało, po prostu wziąć sobie, ściągnąć kilka darmowych zazwyczaj jednostrzałów i jednokartkowców i po prostu je zagrać, a też się da ludziom, autorom trochę paliwa, żeby tworzyli więcej, żeby poprawiali swoje gry, żeby mieli odwagę zrobić większe systemy na 2-3 strony może. Także polecam, świetna zabawa i naprawdę dużo intrygujących tych one-pagerów jest. Można poznać sobie coś fajniejszego niż ta ligowa szyżyzna mainstreamu, który zalewa nas tonami niepotrzebnych skilli i pustymi rzutami i tego typu zagrywkami. Ja tutaj chciałbym dodać, że właśnie ja na przykład zauważyłem, przede wszystkim właśnie przeglądając listę stworzoną przez Błękitny Klucz jednokartkowców, że znaczy, wcześniej znałem koncept, ale aż tak nie zgłębiałem go, a przeglądając listę znalazłem kilka ciekawych jednokartkowców, które uważam, że mogłyby mieć właśnie zastosowanie nie tylko w jakichś przerywnikach, czy nie wiem, chęci odpoczynku od, nie wiem, głównej kampanii, którą się właśnie odgrywa, ale przede wszystkim na przykład wplatając je jako jakieś poboczne elementy, sceny podprogowe czy coś w tym stylu, które można byłoby rozegrać z graczami typu, nie wiem, gracze idą na
czarnoksiężnika, na którego polują od, nie wiem, od kilku tygodni, od kilkunastu sesji. I czarnoksiężnik wysyła swoje jakieś miniony, które mają się zająć postaciami graczy, mają im utrudnić życie. No i wtedy mistrz gry obraca scenę i na przykład daje do rozegrania imp quest na jedną scenę, kiedy to sami gracze mają zdecydować, jak bardzo popsują sobie sytuację. I przykładów jest naprawdę wiele i myślę, że do każdego systemu można byłoby coś innego znaleźć. To wszystkim takiego. Uważam, że jednokartkowcy są całkiem fajnym narzędziem. Też dużo jakby eksperymentalnych mechanik pozwala zaprzęgnąć do właśnie dłuższych form. To, co ty powiedziałeś, Makaron, odnośnie tego, że one się bardzo nadają na takie wydarzenia online, ja się też pod tym podpisuję. Dodatkowo też dlatego, że ciężko mieć problem z tym, że gracze na przykład nie przeczytali systemu, ponieważ można to zrobić razem z graczami w 5 minut dosłownie. Więc nie jest tak, że jakby szykujemy postacie, czytamy podręcznik przed, po prostu zbieramy grupę, podoba nam się temat, jaki chcemy zagrać, siadamy, czytamy cały system, bo ma jedną stronę wspólnie, wyjaśniamy wszystko, gramy i przeżywamy jednostrzałową przygodę. No właśnie, i też często one są zaprojektowane pod jednostrzał, więc wiesz, że się będą nadawały, bo takie jakieś tam jednostrzały w te duże systemy często po prostu dostajesz jakiś wycinek i nawet nie wiadomo, czy to był ten system, czy nie był. A tutaj często ci autorzy jednak właśnie projektują takie doświadczenie. Czasem lepiej, czasem gorzej, wiadomo, ale jednak mają jakiś zamysł, no i wtedy jak nie ma co zrobić, to rzeczywiście czemu nie? Nawet gdzieś tam powstał nam pomysł, żeby taki tydzień jednokartkowców zrobić na tej zasadzie, że się spotykamy na sesję i losujemy sobie, jaki jednokartkowiec będzie rozgrywany i też się można troszkę zaskoczyć, zobaczyć, a pula jest tak ogromna, że znajdzie się mnóstwo ciekawych rzeczy. Może przejdźmy do panelu dyskusyjnego, chociaż nie wiem, jak dużo chcecie o nim powiedzieć. Dla mnie to był fajny fajny. Przepraszam, że się przerwałem. Ja przede wszystkim odsyłam do wkrótce opublikowanego. Pewnie jak to słuchacie, to już jest na kanale Rzucaj Nie Gadaj. Nagranie z tego panelu. Więc jak najbardziej przede wszystkim zachęcam, żeby odsłuchać. Ale mamy tutaj właśnie uczestników, którzy aktywnie brali w tym udział. No ja też zachęcę do tego, do posłuchania sobie tego panelu gdzieś tam w tle, zwłaszcza, że tam chociażby Łotr wystąpił, który tam jest tutaj guru, jeśli chodzi o te one-pagery i dużo ma dobrego zrobił i dużo dobrego tam mówi. Także na pewno jakaś wartość też tam jest, a nie tylko gadanie o jakichś małych dziwnych RPGach. Ale też dla mnie to był highlight pod tym względem, że mieliśmy sesję, mieliśmy jam, mieliśmy prelekcję, na której sobie pogadaliśmy, więc jakby z kwestii organizacyjnej tego, jak to zostało założone, mieliśmy taki fajny, wszechstronny pakiecik, dla każdego coś dobrego i bardzo ładnie to usiadło. Także jestem super zadowolony, też było jako ja tam jestem nobody w fandomie, więc fajnie było się poczuć nobilitowanym i usiąść ze znanymi ksywami do jednego stołu. To ja odnośnie panelu odniosę się w ten sposób, że z perspektywy twórcy mega fajnie byłoby posłuchać trochę o procesie twórczym innych osób. Wiadomo, każdy robi rzeczy na swój własny sposób i jakby nie ukrywam, że było to na swój sposób motywujące, że jednak nie musisz tego robić w taki sposób, jaki to robisz, że możesz podwędzić, cudzysłów, od kogoś jakieś sposoby czy metody. Zarówno podczas game jamu odniosłam takie wrażenie, jak i właśnie podczas panelu, że kurczę, fajne te rzeczy, to trzeba zastosować, bo to jest mądrzejsze niż to, jak ja to robię, nie? To tyle ode mnie. Ja mogę ze swojej perspektywy powiedzieć jako teoretycznie koordynator tego panelu, ale tak naprawdę ja byłem zachwycony jakby przekrojem osób tak naprawdę, bo byłeś ty Nerdy, byłeś ty Makaron, był również Wafergik z RPGów od kuchni oraz właśnie Tytus Rduch z bloga Łotr. I osoby właśnie mam wrażenie o różnej trochę perspektywie, różnych preferencjach RPGowych. I też różnym doświadczeniu. I to też mi stworzyło taką całą plejadę tak naprawdę
różnych podejść i to, że sam proces twórczy jest bardzo indywidualny pod tym kątem i to, co ty powiedziałeś, Nerti, jakby nie ma nic złego w korzystaniu, inspirowaniu się nawzajem, ale to też może być nasze i to, jaką my sobie drogę obierzemy, to też jest w pewien sposób takiego rodzaju swoboda i dowolność. Ja, jeśli miałbym coś wynieść z tego panelu, to na pewno słowa Tytusa właśnie, że który mnie zainspirował też do większej mobilizacji później na Game Jamie, bo Game Jam się odbył dzień po panelu, że jakby każda gra wydana jest lepsza od gry niewydanej, co też mnie jakby odświeżyło i zmieniło tą perspektywę, że po prostu twórzmy, cieszmy się tym, dzielmy się tym, jeśli mamy ochotę, jeśli nie, to też nie i to wszystko będzie i tak czy siak w porządku. Kto jeszcze brał udział w tym wydarzeniu? W sensie, mamy gdzieś taką listę? Kto poprowadził? Jak najbardziej. Jest tutaj na czacie, do którego masz dostęp. Jest również wymieniony na naszym fanpage'u. Ja mogę teraz przeczytać też, jeśli bardzo masz ochotę. Jakby wytnę ten fragment, ja nie mogę nic zrobić w Discordzie, nie mogę nic kliknąć, bo wiecie. Jak najbardziej. W poniedziałek mieliśmy sesję od Koźweterze. We wtorek mieliśmy dwie sesje od właśnie obecnego tutaj Makarona, czyli Dungeon Crawler. Również prowadziła Nasty swojego RPGa. Później Wafer Geeks właśnie z RPGów od kuchni oraz Sej. Kolejna sesja czwartkowa to był Kazek z RPG Wysokich Lotów, która się właśnie nie odbyła przez problemy techniczne, ale nadrobił to tydzień później. Ale była również sesja gestaltista, który prowadził swoje tłumaczenie Messerspiela. Później odbyły się kolejnego dnia w piątek dwie sesje May z fabuły Idol oraz właśnie sesja Nerdy z Elixiru Dyni, a w sobotę tą część sesyjną właśnie zwieńczyliśmy dwoma sesjami w Wiedźma jest Martwa, jedną prowadzoną przeze mnie, a drugą przez Berniego z Gryfa. Więc w sumie było 11 sesji. I z wyjątkiem mnie, które ja byłem tak na dorzutkę, wszystkie sesje były prowadzone przez osoby, które tworzyły daną grę. To też było jakby dość specyficzne i chcieliśmy jakby z racji tego, że naprawdę dużo osób wyraziło zainteresowanie, to tą tendencję podtrzymać, żeby to było takie integracyjne, że twórcy pokazują, że robią coś fajnego i my jako gracze przychodzimy i możemy z nimi porozmawiać, pograć w te gry i podzielić się wspólnymi doświadczeniami. Ostatnią taką rzeczą, która miała miejsce przy okazji tego eventu i o której wspomniałem, że się zakończy jutro, był konkurs mini recenzji. Co mógłbyś powiedzieć o mini recenzjach? Może też wy zgłaszaliście jakieś mini recenzje, czy nie? Generalnie my jako administracja zakładamy, że jesteśmy wyłączeni z konkursu, bo jakby ja funduję nagrodę, no to głupio, żebym brał udział w konkursie. Ale przede wszystkim idea konkursu, ja to też chciałem tak spleść ze sobą, że skoro gramy te gry jednokartkowe, skoro mamy już twórców, no to fajnie by było tym twórcom dać większy feedback odnośnie ich gier. Dlatego też ten konkurs ma być taką dźwignią, która właśnie też ma wzmożyć i zachęcić do udzielania informacji zwrotnej i pokazywania, że to, co ludzie tworzą, jest naprawdę fajne i możemy się przy tym dobrze bawić. A jeśli są jakieś niedociągnięcia, no to też może jakiś łagodny sposób je wskazać. Więc jakby faktycznie ogłoszenie wyników konkursu będzie jutro, ale faktycznie również te mini recenzje będą się pojawiały u nas na fanpage'u jako właśnie też reklama tych gier jednostronicowych w najbliższych tygodniach. A jedną z najaktywniejszych osób w konkursie, w sumie już powiedzieliśmy to na głos, więc trochę się motam w zeznaniach, no jakby no Pompejusz jest laureatem tego konkursu, ponieważ włożył masę wysiłku i pracy w swoje prace konkursowe. Widać, że były jakościowe oraz ilościowe. No i tutaj pytanie do ciebie, jak ty masz perspektywę na ten konkurs? Znaczy perspektywa na sam konkurs, tak dla mnie. Konkurs był jednym z najciekawszych punktów ze względu na to, że trochę zmuszał też do zapoznania się z tematem jednokartkowców, żeby w ogóle cokolwiek o nich napisać. Głównym moim tak naprawdę
główną moją podstawą do tam zgłaszania się na nim była właśnie też lista przygotowana przez Błękitny Tyklusz, więc jakby ułatwiliście mi pracę. Szczerze, było to ciekawe właśnie, tak jak wcześniej wspominałem, czytanie ich, sprawdzanie, co przede wszystkim można zgłosić, bo niektóre jednokratkowce, jak są ciekawe, tak uważam, że nie można byłoby o nich napisać zbyt ciekawej recenzji, czy też na przykład moja ulubiona gra jednokartkowa, czyli pierwszy rok naszej ery, 1AD. No, na początku zastanawiałem się nad pisaniem merytorycznej recenzji, a recenzji pod tytułem Uga Buga i tak dalej, ponieważ sam system naciska na to, by gracze nie używali słów, a jedynie chrząknięć, jakieś onomatopeje i tym podobne. I sama myśl, samo wyobrażenie grupy osób, nie wiem, dorosłych, półdorosłych, jakkolwiek to brzmi, siedzących przy stole i udających neandertalczyków, gdzie tylko mistrz gry może mówić normalnymi słowami, tak mnie rozbawiła, że musiałem to wypróbować z moimi graczami. Było, że to też z moimi graczami, no taką jedną grupą i powiem tyle. Nikt nie czuł się już poważny po samym spotkaniu. Jest to na pewno też bardzo ciekawe ćwiczenie przede wszystkim, żeby w ogóle się zrozumieć bez słów. Ale na przykład też gry jak Kamień dla Twojego Pingwina. Tak jak wcześniej wspominałem, na przykład dla tej gry bym znalazł zastosowanie nie tylko, nie wiem, z partnerem czy przyjacielem, czy żeby się wygadać, tak również na przykład jakiś sposób dyskusji z jakimś ważnym NPC-em w innym systemie, w którym nie chce się rzucać po prostu na to, czy się kogoś wypersfaldowało, czy coś takiego. Ale sam konkurs moim zdaniem uważam za ciekawy i jeszcze jestem zdziwiony, że tak mało osób się do niego zgłosiło, ale co zrobić. No, ale ktoś tam był zachęcony, nie? To dobrze. Bo faktycznie zgłoszeń przysłałeś dużo. Tak, ale z drugiej strony jakby nie liczyłem sumarycznie ile osób, ale jakby generalnie spodziewałem się mniejszego odzewu, bo jakby samych prac konkursowych mamy 20 i to będzie faktycznie chyba koło kilkunastu osób. Nie pamiętam dokładnie ile ty, Pompejusz, miałeś zgłoszeń. Ja też ci nie powiem. Na początku chciałem to liczyć, ale później stwierdziłem, że odpuszczam. Ale generalnie jak na konkurs RPGowy, też tak jak obserwuję to w fandomie, czasami się pojawia bardzo mało zgłoszeń, bo moim zdaniem 20 prac i to też tak jak powiedziałeś ty, Pompejusz, ten próg zgłoszeń też był dosyć wysoki, bo trzeba było przeczytać tą grę, napisać coś na kształt właśnie recenzji, więc to nie było tak, że piszemy dwa zdania i jesteśmy uczestnikami konkursu, trzeba było włożyć dodatkowy wkład w to, więc jak na taki próg wejścia, no to mimo wszystko tych zgłoszeń jest bardzo dużo. A tu zaprotestuję, ponieważ próg wejścia to były 3 zdania. Mini recenzje, szanowni państwo, to jest ważne, żeby to podkreślić. Od samego początku, kierując się ideą tego, że jest to one page event, to też miały być mini recenzje, jak najbardziej skondensowane, ograniczone w słowach, a jednocześnie coś mówiące. Bardzo ciekawe, takie kreatywne, myślę, wyzwanie na to, żeby napisać coś takiego krótkiego, nie? Znaczy tam górny limit, jeśli dobrze pamiętam, było do 20 zdań, więc to nie było tak, że każdy pisał po 3 zdania. Zazwyczaj to stylowało w okolicach kilkunastu, mimo wszystko. Górny limit powinna być jedna strona. No, ale to wtedy byłoby teraz ten, zaczynamy rozmowę, czy powinien dużo to być maszynopis, jaki format kartki. No, ciekawe, jakby recenzja była dłuższa niż gra. W sumie to by było ciekawe zjawisko. Ale tylko przeczytam coś takiego, chociażby z ciekawości. I to było wszystko, co się działo na Błękitnym Kluczu w tygodniu jednokartkowców. Od siebie powiem jeszcze, że była w to włożona gigantyczna praca. Tutaj właśnie głównie Kubka i Lanuka. I mimo tej gigantycznej pracy, chyba wszyscy też widzimy, że były pewne niedociągnięcia w samym evencie, które muszą się pojawić. Słuchajcie, to była pierwszy raz organizowana właśnie takie wydarzenie przez osoby, które się tym zajmowały w różnych aspektach. I na samym początku
nie zdawaliśmy chyba sobie wszyscy do końca sprawy, ile rzeczy będzie do zrobienia i jak ważne są poszczególne kroki. I myślę, że jeżeli ten pierwszy event tak wyszedł, a był zrobiony z gumy do rzucia, kartki papieru i kilku tasiemek, to posłuchajcie, mam nadzieję, że następny to już w ogóle będzie z tym doświadczeniem, które wynosimy po tym, to na pewno to już będzie jeszcze lepsze, nie? Tak, ja na pewno mam większe ambicje, wiadomo, że się zdobywa doświadczenie. No ja też muszę przyznać, że jakby współorganizowałem może nie aż takie wydarzenia, ale podobne wydarzenia, więc jakieś tam minimalne doświadczenie miałem. Niemniej jakby pod kątem różnorodności, tak jak ty mówiłeś, Makaron, że był i panel, i sesje, i konkurs, i game jam, to jakby pod kątem takiej różnorodności to jakby brałem pierwszy raz udział. Ale ja właśnie chciałem poruszyć te wady, bo gdzieś tam trochę wpadło w tej rozmowie, ale moim zdaniem za mało. I ja mam generalnie kilka przemyśleń, co można było zrobić lepiej. Pytanie, czy chcemy to mówić, bo ja bardzo chętnie przedyskutuję to jeszcze. Może będzie lepszej okazji. Bo tym później, przy okazji na przykład, nie wiem, jednak innej rozmowy czy coś. Bo nie, no ale krótko, też to już padło, że jakby ten panel był fajny, bo można było się nagadać, ale mi brakowało takiej przestrzeni, która byłaby troszeczkę bardziej integracyjna, czyli zorganizowanej przestrzeni, gdzie można wejść sobie na kanał i pogadać o tych grach tak kompletnie na luzie. Na zasadzie, że to nie jest żaden oficjalny panel, który się nagrywa z zaproszonymi gośćmi, tylko po prostu odpowiednik może troszeczkę knajpy w konwentach na żywo, że sobie wbijamy na kanał i sobie rozmawiamy, śmieszkujemy, czasami odbiegniemy od tego tematu, czasami wrócimy do tego tematu, bo mam wrażenie, że pomimo, że te kanały oczywiście były dostępne, to takie rzeczy trzeba troszeczkę odgórnie sterować i tej przestrzeni brakowało. Pewnie wyszłoby to samoczynnie, gdyby nie ilość czasu, które jakby też musiałem poświęcać na organizację i po prostu wieczorami po sesjach nie miałem siły jeszcze siedzieć na kanałach i integrować ludzi ze sobą. Ale więc faktycznie więcej osób od takich czynności też by się przydało, mam wrażenie. Ale chyba widzisz już, że jakby część tego wysiłku też, kurde, można to było zrobić dużo szybciej, dużo prościej, nie? Jakby, kurde, po ciul tyle kombinowałem przy tym, można to zrobić prościej, nie? I tak, szybciej. No, tak, ale na pewno, że pewne rzeczy można było uprościć, na pewno wiele rzeczy takiej organizacji musimy się dowiedzieć też, jak to się powinno robić. Też się edukowaliśmy w pewnych kwestiach, chociażby ja po raz pierwszy organizowałem konkurs w ogóle, więc musiałem się dowiedzieć, jakie są zasady organizowania konkursu, napisać regulamin, jak się pisze regulamin do konkursu, więc jakby masę nowych rzeczy się nauczyłem i robiłem to po raz pierwszy. I tutaj też KHZP jakby wykazał dużą pomoc, gdzieś tam się kontaktowałem z ludźmi, którzy już takie rzeczy też kiedyś robili, więc jakby delikatne wsparcie merytoryczne miałem, ale mimo wszystko no, pierwszy raz to jest zawsze ten najcięższy raz. Wrażenie. Myślisz, że mógł, że siadłoby coś takiego, że nie wiem, zostawiamy sesję jedną taką, gdzie nie zapisujemy się wcześniej, po prostu kto przyjdzie, to będzie, albo nie wiem, sesja niespodzianka, gdzie gracze nie wiedzą, w co będą grali, jakieś takie, wiesz, dodatkowe urozmaicenia na tych rozgrywkach? Mi jakby ten koncept losowania systemu się bardzo podoba, że jakby przychodzą ludzie, którzy po prostu chcą zagrać sesję, co to będzie, To im wszystko jedno i to jest bardzo ciekawe, bo to też pozwala nam poszerzać horyzonty, bo zagramy w coś, czego się nie spodziewamy, może nam przypadnie do gustu, a jeśli nie, no to i tak spróbujemy i może coś wyniesiemy z tego nowego, bo jakby nigdy świadomie nie podejmiemy decyzji, że jakby mamy taki wybór w dzisiejszych czasach tych RPGów, że wybieramy tylko dokładnie to, co chcemy zagrać. Gdzieś tam, jeśli coś tam nam nie pasuje, bardzo często w tym ogłoszeniu, to już się zastanawiamy, szukamy czegoś innego, a tutaj możemy spróbować. I bardzo często jak się przełamiemy, to może jednak nam przypaść do gustu najzwyczajniej w świecie. Coś, co jakieś detale nam wcześniej odrzucały. Przynajmniej ja tak mam czasami, że próbuję się przełamywać. To też jakby był jakiś wielki sprzeciw, po prostu odrzucasz, losujesz następne i czekasz. To też jest jakaś opcja. Więc wydaje mi się, że to mocno mogłoby poszerzyć horyzonty faktycznie. No to kiedy następny taki event, bo założenie było pewnego rodzaju występowanie tutaj cykliczności. Tylko ja nie chcę obiecywać nic.
Generalnie mamy w kwartal planach... pierwszy? Myślisz, że coś będzie może w pierwszym kwartale? Wydaje mi się, że szczerze mówiąc nie, bo jeszcze mamy projekty twórcze, które trzeba podomykać, ale ogólnie tak bardzo luźno, nie obiecując nic, mogę powiedzieć, że będziemy starali się robić jako Błękitny Klucz dwa takie wydarzenia rocznie. Raz na pół roku mniej więcej i na pewno oprócz tego pierwszego półrocza 2024 roku na pewno będzie jakieś większe wydarzenie wrześniowe, ponieważ będziemy mieli pierwsze urodziny Błękitnego Klucza, to na pewno będziemy chcieli coś zorganizować w okolicach połowy września, ale oprócz tego jeszcze przed tym wrześniem na pewno będziemy chcieli coś spróbować przynajmniej zrobić, ale to też, tak jak powiedziałem, nie obiecuję. Pomyślimy, zobaczymy. Jak było warto? Tak. Raczej. Raczej nie inaczej. Berti, było warto? Zawsze jest warto. Dokładnie. Zawsze jest warto działać. Bo się zasiedzimy i co nam to da? Ja jestem zadowolony, jeżeli coś tu będzie się dziać, to chcę się jak najbardziej zorganizować bardziej. W sensie, jeżeli jest cokolwiek, co można pomóc, to jak najbardziej. To też zachęcam do udziału. W sensie gracze są właśnie w tym festiwalowym nastroju tak pozytywnie do grania nastawieni, jeszcze bardziej myślę niż zazwyczaj, że nie ma w ogóle strachu, żeby prowadzić swoje gry i obcym ludziom i skorzystajcie z tego, bo dostaniecie super feedback i tak dalej. Miejmy na następnej edycji 22 sesje, a ja chętnie poprowadzę więcej niż jedną na następnej edycji. Tak, to ja też w sumie nie wspominaliśmy o tym i ja bałem się, że na sesję się nie zbiorą wystarczająca ilość osób, dlatego tych sesji było 11, bo tak, żeby nie było więcej niż te 2-3 sesje dziennie, no ale się okazało, że dzięki, pewnie przede wszystkim dzięki tej promocji właśnie oddolnej, samoczynnej, udało się zebrać tyle osób, więc wydaje mi się, że to jest potencjał faktycznie, żeby następnym wydarzeniu było tych sesji jeszcze więcej. Tak, to był aspekt, którego baliśmy się tak naprawdę najbardziej, ponieważ był to taki okres, gdzie też miało miejsce kilka inicjatyw. No i delikatnie może ujmijmy to w taki sposób, że frekwencja raczej nie napawała nas w jakiś sposób optymistycznie i baliśmy się właśnie, że te sesje mogą się po prostu wykrzaczyć, ale na szczęście wszystko siadło i mam nadzieję, że na następnych eventach, jakie będą organizowane tutaj w przestrzeni Błękitnego Klucza, również tak będzie. Tak więc mamy deklarację raz na pół roku, więc słuchajcie, przyszły rok, może nie pierwszy kwartał, bo projekty, tak więc mówimy o drugim kwartale, padło już coś na temat września, tak więc słuchajcie, szykujcie swoje twórcze nastroje, twórzcie RPG-szki, róbcie rzeczy, zapraszamy na stronę, na Discorda Błękitnego Klucza, zachęcamy do tego, żeby grać w po prostu małe jednokartkowce, dwukartkowce, w mniejsze systemy, żeby wyjść trochę poza te wielkie, opaśne kobyły, bo świat RPG-ów jest wielki, piękny i to bardzo mocno wpływa na naszą wyobraźnię. Dziękuję wszystkim uprzejmie, uczestnikom. Dziękuję również Państwu, jeżeli dotarli Państwo do tego momentu. I oczywiście zapraszamy do innych naszych materiałów i zapraszamy do tego, żeby obserwować materiały, które też się pojawiają na naszej stronie ze strony Błękitnego Klucza. Dziękuję uprzejmie. Dzięki. 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 Dziękuję.